You've got some explaining to do, Tiger. Trained from childhood as an Atlas assassin with over 1,000 successful jobs to your name. Damn near killed my 2 best men before they brought you in. She said we're her best men. That makes me feel good. Ow. Here's how it is, Athena. I'm gonna ask you a single question, and if I don't like your answer, you will die. Aim at the prisoner. Now, I will ask you this only once. Why? That is a long story. Witam was, kochani. W pierwszym spojrzeniu to jest Borderlands The Pre-Sequel. Jestem na jakiejś misji, ale jak zgodnie z tym, co pierwsze spojrzenie ma jakby zaprezentować, to jest pokazanie gry i moich wrażeń po pierwszej godzinie, dwóch, maksymalnie trzech. Także jak widzicie, jesteśmy na Księżycu. Co mogę powiedzieć? Jest tu wielka rozpierducha. Dodatkowy... O, level. Może wypuszczę mojego specjala. To są dwa takie samolociki. Jeden się nazywa Wolf, drugi Saint. Jeden ma za zadanie napierdzielać wrogów, drugi za zadanie mnie chronić i odnawiać mojego shielda i moje zdrowie. Tu weźmy trochę tlenu, zaraz o tym opowiem. Sam nasi ci...
wrogowie, są beczki. Także fajnie. Są takie pseudoskagi. Ale to może później zobaczę. Także jak widzicie, elegancko sobie. Dobra. Wiecie co, ja się schowam póki co. O, elegancko, że to wypada. Jak widzicie, jest grawitacja bardzo mała. O, o, o! Spluwy. O spluwach chyba nie muszę mówić za bardzo. Dobra. Wykonajmy tego questa najpierw. Może gdzieś coś zrobię. Z tym. Jest jeszcze jakaś spluwka. Chciałem iść. Chyba tutaj muszę wejść. Tu jest beczka. Nie, tu nie. Chyba dookoła jakoś. W każdym razie, jak widzicie, tak mówię. Gram Wilhelmem w ogóle, o którym zaraz opowiem więcej, jak się dowiem. Dobrze, że ten mój specjal jest bardzo mały cooldown. To jest fajne, bo naprawdę te robociki moje. O. Dają radę. Mała amunicja, mało tego, 10. Dobra. Jeszcze tu żyje? Chyba nie. O, tu sobie wejdę i opowiem. Bo to jest tlen. O kurde. Tylko niech to się... O. Dobra, jestem tlen. Sytuacja wygląda tak, kochani. Mamy layout z Borderlandsa 2 i ogólnie gra opowiada o wydarzeniach pomiędzy 1 a 2, gdzie pomagamy Handsome Jackowi. No, w fabułę się na razie nie będę zagłębiał, bo sobie sami zobaczcie. Cały jakby system został ten sam, póki co, wiadomo, różne bronie zdobywamy i tak dalej. Z tym, że tutaj gdzieś podobno, jak czytałem, można sobie również śmieciowe bronie jakieś, które nam się nie podobają, można sobie zamienić na jakieś inne, znaczy losowy taki jest czynnik, że albo zniszczymy sobie broń, prawdopodobnie, albo sobie zniszczymy, albo dostaniemy jakąś lepszą. Mam chyba jeden punkt. No. Także zobaczmy. No jak mówię, to zostało to samo, także badass ranki i tak dalej. Weźmy sobie gun accuracy. Weźmy sobie fire rate. I recoil reduction. To na razie to. No i mam również punkty. No i właśnie, gram Wilhelmem, który właśnie przywołuje tego Wolfensteina. No i tam są levele jakby... Czy levele... No i oczywiście umiejętności są pod każdą klasę. Można zagrać właśnie Claptrapem, można grać Gladiatorką, można grać Wilhelmem. To jest właśnie ta kula jakby z tlenem, którą tam widzieliście na dole. Ja sobie wezmę w Gun Damage i Wolf Damage. Na razie. Także widzicie, w dolnym lewym rogu pod paskiem życia mam poziom tlenu. I tu są takie gejzery tlenowe. Dodatkowo, jak widzieliście wcześniej, są również do zdobycia takie jakby butle z tlenem, powiedzmy. Chciałem zagrać kimś innym niż snajperem. Wow, 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 wow! Aha, to mnie napierdziela. O, widzicie, leczy mnie. I odnawia mi ten. Życie. Dobra. Chyba już wszyscy. Dobra. Idą kolejni. Kurde, nie trafiłem. Dobra. I teraz mam zadanie postery moje powiesić, bo tam brałem udział w takim jakby kampanii reklamowej, można powiedzieć. A, łapcie grenada. Trzeba wziąć oczywiście poprawkę na zmniejszoną grawitację. Aha. No i właśnie, i to, że sobie skaczemy wysoko, to tworzy nową...
Co to? To, że skaczemy sobie, mamy dostęp również do nowej umiejętności, którą jest taki Jump Slam. O, jak sobie skaczemy, tylko wiecie co? Ja się muszę z tą tlenową, o tu jest. No to dosyć często to są, także to nie jest problem akurat z tym tlenem, aczkolwiek no trzeba, warto pamiętać o tym. No i właśnie, jak skaczemy sobie, jeżeli kucniemy, to mamy takiego slema po prostu, którym też zadajemy obrażenia, także fajna sprawa. Właśnie nowe takie featuresy są w tej grze. Tutaj są te z tlenem. Chciałem w ogóle iść. To oczywiście, jak widzicie, wszystko lata sobie. No, oczywiście początku fabuły nie będę pokazywał, bo nie ma takiej potrzeby. Póki co. Znaczy no, póki co w ogóle. Nie ma potrzeby, bo... nie! Aha, no właśnie, podobno mamy podwójny skok też. O, tarcze różne, później sobie to popatrzę. Póki co nie. O, podwójny skok, tylko to trzeba sobie uruchomić. Dobra. To jest panel. Idźmy tam. To chyba tam gdzieś było wejście faktycznie. Oczywiście teraz miejsca z tego, wyglądające na niedostępne, powoli stają się dostępne. Właśnie ze względu na te wysokie skoki. No i moje pierwsze wrażenia. Gra się tak samo jak w Borderlands 2. Z tym, że no właśnie ta mechanika z tym skokiem i tak dalej jest... no wprowadza pewną innowacyjność do tej gry. To jest fajne. Może tu sobie skoczę najpierw na to, a potem na to. O ile mogę? Chyba nie mogę. Dobra, nie można. Pewnych rzeczy jak widać nie można. Chyba tam na górę trzeba skoczyć, nie? Tylko którędy? Może tu? Nie. Tu byłem. Tu jest ten z tlenem. O. Aha, no i oczywiście ten z tlenem zbiornik nasz. Również można sobie upgrade'ować, znaczy inny, o, to jest mój Freedom OS Kit, także on też ma jakieś statystyki swoje. Dobra, może będę miał jakąś lepszą broń, ale widzę, że chyba nie, trudno. Chciałem się dostać tam chyba na górę, albo tu. O, o, o. Tu? Tu czy nie tu? Nie tu. Chyba tu. Tam ktoś jest. Witam. Got a package. Sign for it or I'll kill you. I would be delighted. Proszę. Great. Now give him the package. Dobra, podpisał moje te postery. Dobra, dobra. Cool. Now kill him. Guy's an asshole. What is this? Awesome. Now you just have to put the posters up all around the ship. Deadlift's men will try to kill you the entire time. Masakra. Jak widzicie, cały czas jest ten klimat zwariowany. Dobra, no i trzeba te postery moje powklejać w różne miejsca. No, 50%. Także mamy zwariowanych NPC-ów, tak jak było, także klimat cały czas jest zachowany i fajnie. Tylko podobno... O! Ciekawe, gdzie mam to teraz przykleić. Czy ja tam wejdę jakoś inaczej pewnie. No, także jak widzieliście, to są takie motywy. Nie, nie, nie! Ach. Kurde, jak tam wejść? Co, chyba zeskoczyć trzeba na to, chociaż... Chociaż może nie. Właśnie, póki co ten oxygen jest naprawdę mały. Dobra! Dobra, kochani, został mi ostatni poster.
No i właśnie można sobie polecieć, dwa razy naciskając, to jest ten podwójny jump jakby, żeby... O! Now I'm hungry. I overexposed the last set of pictures, so I used a cat photo instead. People like cats. A widzicie, można sobie po prostu latać jakby tutaj. Dobra, gdzie mam iść? Jak mówiłem, layout jest ten sam. O kurde, z powrotem. Layout jest ten sam. O, to sobie właśnie pogadam, sobie pobiegnę. Oczywiście zbieramy te same rzeczy. Chociaż podobno są nowe bronie. Chociaż ja ich nie zauważyłem, różnych tych. O, full inventory. No jeszcze troszkę. To jest przydatne? Nie. Także widzicie, on biegnie jeszcze tak śmiesznie. Dobra, dobra, troszkę tutaj tlenu. No i pierwsze wrażenia są takie, że faktycznie fabuła jest lepiej opowiedziana chyba niż w jedynce. W dwójce też było całkiem nieźle. Bo trzeba porównywać między, bo to jest oczywiście między jedynką a dwójką. Grafika jest z dwójki, to widać na pierwszy rzut oka. Tutaj się nic praktycznie nie zmieniło, ale to dobrze, bo gracze, którym chodziła dwójka i jakby no, dwójka wyszła 2 lata temu chyba, tak? No to będą mogli sobie pograć w tę grę, bo naprawdę póki co polecam. Na razie mi się nie nudzi, no bo to w sumie początek, no jak mówię, no to jest chyba druga godzina, którą gram. I nowi przeciwnicy, nowe bronie właśnie, nowe właśnie tak jak widzicie z tlenem akcje. Także to jest nowość. Breathable Atmosphere. No wiadomo, budki z bronią i tak dalej. Wszystko to samo. Sprzedajmy jakieś te inne rzeczy. To by się przydało w sumie. Dobra. Jacobsa. A, 3 pociski naraz wystrzeliwuje. No właśnie, takie motywy. No, i tu kochani, są te takie pseudopsy. Ogólnie tutaj jak widzicie jest... pomiędzy właśnie Pandorą, tam gdzieś jest Pandora. Widoczna, tu jest Hyperion, zniszczony. Właśnie nie wiem jak to jest zrobione, ponieważ w dwójce no Hyperion działał, także może to gdzieś tam się ten wyjaśni wszystko. W przyszłości. No właśnie, tam jest Pandora, tam jest Słońce, tu jest Hyperion, a my jesteśmy na Księżycu. Także podobno strasznie mało tych różnorodności jest. Plansz, że ciągle po prostu biegamy albo po czymś takim, albo... No ogólnie bardzo podobne te plansze są wszystkie do siebie, bo w dwójce to widzieliśmy, tam po prostu były bagna, były jakieś te... pustynie, śniegi i tak dalej, i tak dalej. O, to jest właśnie, to są te skagi nowe. Które to skagi się turlają? O, nowy skag. Są kregony. Które ten jakby są lawowe takie. O, i z których wypadają mniejsze, także warto by uważać na nie. Weźmy sobie trochę tenu. No i oczywiście ta walka teraz powietrzna, prawda? To jest coś nowego. Tutaj nie byłem. Tutaj sobie odkryjmy może tę mapę. O, dobra. Gdzie jestem? Mogę iść tędy. Ale chyba muszę wrócić. Także... Nowe rozwiązania. Ale strzela się tak samo, także... kochani, tutaj jakichś większych, znaczących zmian nie widzę. Oprócz właśnie tego... tych skoków, tego tlenu i tak dalej, nowych przeciwników. Feeling jest bardzo podobny. No oczywiście nowe postacie, klaptrapy i inne, także warto sobie popatrzeć na to. Oczywiście będą pewnie DLC-ki później. Gdzie idę w ogóle? Dobrze, na post. DLC-ki później na pewno będą jakieś pewnie. Na pewno będą, bo nie zabija się kury znoszącej złote jaja. Niemniej jednak... no jak ktoś... Ogólnie myślę, że mogę podsumować tak. Jeżeli ktoś lubił Borderlands, a myślę, że jest sporo takich ludzi, to na pewno się nie zawiedzie. O, można sobie kawałek podlecieć.
tu jest tlenowy ten. Tak? Czy ten działa? O! Teraz działa elegancko. No, tutaj była skrzynka, także są te miejsca ze skrzynkami. Widzicie, tam jest. Otwarta, zamknięta. Ło! Dolecę, dolecę. O! No, także to jest wszystko zostało. Czyli jakieś takie ukryte rzeczy. Znajdźki i tak dalej, pieniądze, budki, questy, chory klimat. No, utknąłem. No właśnie. Weźmy sobie to. To. Chyba tyle. No. Także gra się będzie podobała ludziom, którym się podobała 1, 2. No jest to rozszerzenie, no wiadomo, nie? No, nowe postacie, nowe, jak mówiłem wcześniej, nowe bronie, także chyba, no i nowe klimaty oczywiście, tego typu, Pandora. Gdzie mam iść? Tu, na górę. Tak, tędy przejdę, nie, nie, przejdę, przejdę tędy. Powinienem przejść tędy. Także jak widzicie, też nawet taki bieg jest wydłużony krok. To jest full. Aha, wydaje mi się, że jest trudniej jednak, wiecie? Kurde, może nie wejdę jednak. Dobra, dookoła trzeba niestety iść. No i wejdźmy sobie w tę tlenową sferę. O! Tak jak mówiłem, LED został, czyli to wszystko zostało. Tutaj mamy różne miejsca na gadżety, na z tego modyfikacje granatów, na bronie i tak dalej, i tak dalej. Bada sranki, wszystko to jest. Każda oczywiście postać ma 3 drzewka rozwoju. Tu się nie będę nad tym mocno rozwodził. Akurat Wilhelm ma no właśnie umiejętności związane z jego właśnie tym skillem głównym. Właśnie, Wolfensaintem. No to taki w sumie enforcer, nie? Prawda? Który miał wieżyczki i tak dalej, także to jest fajne. To jeszcze jakieś te badass ranki. Mapki, cele i tak dalej. Plecaki. Cóż mogę powiedzieć więcej? Chyba wszystko już powiedziałem, no po prostu to widać po prostu jak to działa. To znaczy, jaki tu jest ten system teraz, ten nowy. No to jest właśnie, głównie skupili się panowie na tym. To są ten. Aha, podobno ten. A właśnie, miałem sprzedać. Podobno już nie ma preferowanych broni. Czyli na przykład tutaj Enforcer też może sobie strzelać śmiało z. Dobra, backup. Może sobie strzelać śmiało z. Ze snajperki na przykład, prawda? Grants immunity to burn the mage. I to by było fajne, bo naprawdę burn the mage'a dużo się ostatnio dostaje. Także to sobie wezmę. Trochę mniejszy chyba będzie, ale... O! I tak. No wiadomo, jak się oddaje questy, można sobie wybrać jedną z dwóch broni. Damage accuracy mam eleganckie. Damage mniejszy trochę, ale weźmy to. No, także tutaj ten system podróżowania i tak dalej, to jest chyba cała ten właśnie z Hyperionem, cały ten księżyc, tak mi się wydaje. No, także kochani, jak widzicie, grafika jest taka sama, muzyka jest też świetna, klimatyczna, postaci wiadomo, wariowane, nowi bohaterowie do wybrania. Z nowymi umiejętnościami też fajnie. Także panowie, no po prostu nie odcinają kuponów od Borderlandsa, żeby po prostu zrobić podobną grę. Bo faktycznie zrobili trochę więcej rzeczy. Co im się chwali, bo naprawdę Borderlands jest grą wartą zagrania. No i nawet pokochania myślę, że tak. Bo ja z Borderlandsem naprawdę spędziłem mnóstwo czasu. Zresztą wiecie sami doskonale. Nawet dwójkę tam kawałek nagrałem z Tolianem dawno temu. Ale no, nie skończyliśmy tej serii po prostu, także nie wrzucałem nawet tego. Także chyba, kochani, tyle. No, oczywiście tutaj jest miejsce na pojazdy. Nie wiem jeszcze, jak pojazdy wyglądają.
O, tutaj powinno być po prostu, prawda, te nasze pojazdy. Trzeba pewnie skutera jakiegoś kosmicznego oderwać, w sensie tego kolesia, który się nazywał skuter, nie? No, także kochani, ja kończę. I myślę, że do zobaczenia w jakimś kolejnym nowym pierwszym spojrzeniu, bo myślę, że tej serii... ta seria by była za długa, żeby ją nagrywać, zresztą tutaj się za bardzo też poza samą walką nie dzieje, więc każdy może sobie przejść to sam. Także dzięki, kochani, myślę, że wam się spodobało to, znaczy ta gra. Mam nadzieję, że odcinek również. Mam nadzieję, że tam opowiedziałem trochę o nim. No jak mówię, to jest też pierwsze spojrzenie, także ja nie wiem wszystkiego. Także tyle. No i dobra, kochani, dzięki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa. Jeszcze na chwilkę, kochani. Troszkę sobie pograłem. I Laser Moon Buggy. Missile. Weźmiemy sobie missile. Tutaj oczywiście są różne rzeczy. Dobra. I got something that'll get you into Concordia. Maybe you can find your signal there and get back to your bloody huge space station. Wow. Samonaprowadzające, elegancko. That was me high-fiving myself. Yes, it's Jack. For me, so I gotta go radio silent. Find the jamming signal, shut it down and return to Helios. Widzę, że jak się poruszam, więc nie potrzebuję tlenu. No, także jak widzicie, są samochodziki, moonwalkery. Woo! O nie! Nie zboostowałem się. No. Ale mam snajperkę, kochani. Także... Kurde, 221. Dobra. Dzięki, kochani, jeszcze raz. Pa, pa.